Kiedy tak możemy słuchać o naszym Panu Jezusie Chrystusie, to jest On naprawdę pełen podziwu. Przecież tak sobie myślałem, gdybym znał te ludzkie, można powiedzieć, myśli, to dlaczego ludzie podążają za kimś. A nasz Pan wiedział dokładnie wszystko o tych ludziach, którzy za Nim podążali. O każdym z nich wiedział, nie potrzebował świadectwa, jak czytamy. I tak miło i łagodnie się do nich odezwać, to naprawdę jest pełne podziwu. Gdyby tak po ludzku sobie pomyśleć, to można byłoby to tak skomentować. Idźcie precz. Po co w ogóle za mną chodzicie? Już mam was dosyć. Męczycie mnie. Niech zostaną tylko ci, którzy rzeczywiście czegoś chcą, coś chcą osiągnąć, chcą się naprawdę czegoś ode mnie dowiedzieć. Chwała naszemu Panu, że Jego cierpliwość rzeczywiście jest doskonałą cierpliwością, bo naprawdę postawić tam każdego z nas, to prawdopodobnie takie słowa musieliby ci ludzie usłyszeć. Przegonilibyśmy ich. Nasz Pan nie przegonił, ale dał im nawet jeszcze następną możliwość, żeby mogli zobaczyć po prostu to, czego jeszcze nie widzą. Oni nie widzieli, brakowało im czegoś. Tam, kiedy zobaczyli ten chleb z tymi cudami, ten cud z tymi chlebami właśnie, to bardzo im się to podobało. Pięknie. Niech będzie naszym królem. Super, no, mieć takiego króla, no, nie będziemy musieli już pracować. Będziemy tylko siedzieć u jego stóp, będziemy go słuchać i będziemy ciągle nasyceni. On skończy, da nam jeść, rozejdziemy się, przyjdziemy znowu do naszego króla, znowu coś tam będzie do nas mówił, znowu da nam jeść. Fajnie, no, takie sielankowe życie. Wiemy, że Panu nigdy nie chodziło, żeby dać tutaj na ziemi człowiekowi sielankowe życie, ale żeby dać człowiekowi życie czyste, święte, życie, które pozwoli człowiekowi wejść do wieczności z Bogiem. Tego oni nie wiedzieli niestety. Po ludzku podeszli, myśmy mogli powiedzieć rzeczywiście w ten cielesny sposób, podchodzili do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Był On dla nich kim rzeczywiście wielkim. Był prorokiem. Moglibyśmy powiedzieć, i tylko tym się zaspokoili. No, prorok wielki powstał pośród nas. Karmi nas, uzdrawia nas. Cóż nam więcej trzeba? Takiego proroka mieć. No, Bóg jest naprawdę łaskawy dla nas. Bóg jest bardzo łaskawy, bo nie tylko, że dał im proroka, dał im coś więcej. Wiecie, kiedy tak patrzymy na to wszystko, na całe te dzieje naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak On chodził po tej ziemi, jak ludzie do Niego podchodzili, poprzez to możemy zobaczyć też właśnie samych siebie. Dlaczego my chodzimy za naszym Panem Jezusem Chrystusem? Co jest, można powiedzieć, tym elementem, który przymusza nas, żeby za Nim iść? Czy te słowa, które tutaj mogliśmy słyszeć poprzez ten obóz, mogły rzeczywiście trafiać do nas tak głęboko i one powodują to, że my chcemy jeszcze bardziej za Nim iść. Bo świadomość tego, że bez Niego tutaj poginiemy, jeszcze bardziej w nas wzrosła. Czy może jednak nie trafiły te słowa do nas? Idziemy, bo idziemy, tak jak ten lud. Oby nie, wiecie, oby rzeczywiście tak nie było. Wiecie, chciałbym też takim słowem się podzielić. Będzie to częściowo też może taki pokazywało właśnie to, bo temu ludowi coś zabrakło, czegoś tak bardzo ważnego. Nasz Pan Jezus Chrystus, czytam do Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Moglibyśmy powiedzieć, że jest tutaj opisane, no, takie wydarzenie. To nie jest tylko jakieś takie, wiecie, wydarzenie. To jest opisane coś, co jest bardzo ważne w życiu człowieka. Bardzo ważne, bardzo istotne. I ilu ludzi, można powiedzieć, zachowuje teraz to. To jest też bardzo ważne.
Czytamy tutaj od 13 wersetu słowa znane nam. Przypomnijmy sobie te słowa. Uczniowie mieli takie właśnie doświadczenie z naszym Panem Jezusem. A gdy Jezus przeszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy Hadesu nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. No, z jednej strony dziwne słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powinien powiedzieć, no, skoro teraz macie już teraz takie potężne objawienie, szczególnie ty, Piotrze, który tobie to Ojciec dał, no szybko, biegnijcie. Biegnijcie i rozgłoście to, kim ja jestem, żeby ten lud nie chodził mu na w jakimś sobie domniemaniu, błędnym myśleniu. Niech teraz wiedzą naprawdę. No dziwnie, Pan nakazał im, że nie. Wręcz zabronił im mówić, kim on jest. Żeby to nie oni nie roznieśli to, żeby to dotarło poprzez, można powiedzieć, głębsze wejrzenie w ich serce, kim on jest. Ale tu widzimy właśnie Piotra, który mówi te słowa: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Pan mówi: to Ojciec ci to objawił. Wiecie, gdyby tak się zapytać teraz nas, to moglibyśmy powiedzieć, no dziwne pytanie się do nas kieruje. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Możemy powiedzieć, no przecież słuchamy Słowa Bożego, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy chrześcijanami. No pytanie raczej, no nie do nas. I no, do nas trzeba je kierować. Pobiegnijmy, zapytajmy się tych ludzi. Kim dla was jest Jezus Chrystus? I zacznijmy im mówić, kim On jest, jeśli nie wiedzą. Ale możemy powiedzieć, że słowa są na pewno odpowiednie też i dla nas. Bo nieraz my po prostu możemy myśleć, że my już wszystko wiemy, kim jest Jezus Chrystus. Że wszystko możemy na ten temat powiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Ale co jest tak bardzo ważne? Czy my to wiemy, można powiedzieć, bo tylko słyszymy? Czy my to wiemy, bo my to w sercu mamy? Czy my to wiemy, bo Duch Święty nam to objawił? Wiecie, tu Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: Ojciec objawił ci to. To nie było coś, można powiedzieć, co Piotr mógł sobie wydumać poprzez swoje, no, cielesne myślenie. To nie przyszło tak z jego cielesnego umysłu teraz, że on wypowiedział te słowa. No Piotr zabłysnął. Nie zabłysnął Piotr, bo to nie było od Piotra. Piotr to otrzymał. Mógł być tylko naprawdę wdzięcznym Bogu, że Bóg mu dał w coś tak potężne wejrzenie, w coś tak wspaniałego, że oto teraz przed nimi stoi ten, który jest jego synem. No ale tu jeszcze czegoś brakowało. Piotr ma objawienie. Piotr wie, kto to stoi przed nim. My wiemy, że jeszcze musiał nastąpić dalszy etap. To nie tylko Piotr w tym momencie mógł usłyszeć, kim jest ten, który z nimi chodzi, który z nimi rozmawia, który dokonuje tak potężnych Bożych dzieł, że to jest Syn Boga żywego. Wiemy, że to wszystko dopiero nastąpiło wtedy, kiedy Duch Święty na nich stąpił. To pełne objawienie, kim to jest Jezus Chrystus, mogło ich napełnić. Możemy zobaczyć, co to objawienie, kim jest Jezus Chrystus, z nimi uczyniło. Co to zaczęło z nimi dokonywać. Wiecie, po tych słowach, kiedy my tak po prostu patrzymy na całe te wszystkie sytuacje opisane w Biblii, to możemy zobaczyć na samych siebie, co z nami dokonuje to objawienie.
Czy gdy, tak jak tutaj mogliśmy mieć ten wspaniały czas, kiedy tyle tych młodych dusz oddało swoje życie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, czy właśnie to, kiedy oni wchodząc w te wody chrztu, mogli wyznać: tak, wierzę, Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wspaniałe, zobaczcie, wyznanie. Każdy z nas, tak jak te młode osoby mogły to powiedzieć, my też mogliśmy to powiedzieć. My też mogliśmy w tym momencie czegoś doświadczyć, czegoś doznać, jak na powieść to wyznanie, co ono w nas uczyniło. Bo nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Piotrze, ja na tym wyznaniu, które ty powiedziałeś, ja będę budował mój Kościół, a bramy Hadesu nie przemogą, czyli bramy śmierci, krainy umarłych, nie przemogą tego, co ty powiedziałeś, kim ja jestem. Teraz zobaczcie, jak bardzo ważne, żeby to wyznanie było nieustannie w sercu człowieka. Nieraz niestety jest tak, że wyznanie jest tylko w umyśle człowieka, a nie ma tego w sercu człowieka. Możemy słyszeć to, co na powiecie jest tragedią, gdzie w dzisiejszych czasach starczy tylko podnieść rękę i powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ludzie podnoszą rękę: Jezus jest Chrystus Synem Bożym. No wystarczy, jesteś dzieckiem Bożym, możesz iść dalej. Ale nie ma zanurzenia w tego, który jest Synem Bożym. Ludzie idą i co się z nimi dzieje? Nieraz są to tłumy, które idą i później zawracają z powrotem do tego, z czego zostały wyprowadzone. Ale dla nas jest właśnie ważne, żeby to wyznanie, to objawienie, które też i myśmy otrzymali, bo myśmy je otrzymali. Każdy wie, co w nim to uczyniło, właśnie to objawienie. Kim jest Jezus Chrystus? Co ono w nim zaczęło czynić? Żeby to objawienie utrzymać. Naprawdę, wiecie, jest to bardzo ważne, tak jak to bynajmniej do mnie docierało, żeby utrzymać to objawienie, żeby nie pozwolić sobie: no tak, no wiem. No Jezus Chrystus, tak, no wiem, On jest Synem Bożym. No Jezus Chrystus, tak, wiem. No przecież On tam siedzi w niebie. No tak, wiem. A życie człowieka, czy ono idzie za tym objawieniem? Zobaczcie, że jeśli człowiek tylko lekko sobie zaczyna do tego podchodzić, jeśli to objawienie nie idzie z nim w każdym dniu jego życie zaczyna się cofać. I możemy powiedzieć śmiało, niestety, taki musi być efekt tego. I jeszcze jedno możemy sobie powiedzieć, że to objawienie nie może maleć. Człowiek nie może sobie powiedzieć, że no ja już mam objawienie Jezusa Chrystusa, ja już nie muszę Go więcej poznawać. Wystarczy mi na całą, na powiedzieć, moją tutaj ziemską pielgrzymkę. Chwała Bogu, że Bóg tak wszystko to uczynił, że człowiek po prostu nie może sobie powiedzieć, że to mu wystarczy na całą jego ziemską pielgrzymkę, że na to, co poznał na początku, to, co na początku usłyszał, jest już wystarczające. Dalej już nie musi. Jakoś sobie będzie tutaj radził. Możemy czytać o apostole Pawle. Jest to dla nas mały taki szczególny człowiek, którym możemy się podpierać, bo na nim możemy bardzo pięknie to zobaczyć. On miał objawienie. Możemy sobie to przeczytamy z listu do Galacjan. Co ono w nim wywołało? Czy Paweł gdziekolwiek sobie powiedział: no wiecie, ja miałem objawienie, no i dalej po prostu mnie już nie interesuje to, bo pozostanę co na początku dostałem. List do Galacjan, ten początek właśnie listu, pierwszy rozdział, kiedy Paweł właśnie pokazuje Galacjanom. Galacjanie, którzy też pewnie otrzymali coś wspaniałego, to otrzymali to objawienie przez Ewangelię im głoszoną. Wiemy, że niestety do nich przyszli ludzie, którzy zaczęli im mącić w tym objawieniu. To za mało. Jezus Chrystus, to dla was za mało. Musi coś jeszcze więcej. Oni przyszli ze swoim objawieniem i zaczęli zaćmiwać, no można powiedzieć, to objawienie, które przyniósł im apostoł Paweł, które włożył oni w ich serca. A Paweł pisze tak: oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. I że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. I dalej czytamy, to też Paweł pisze mu i po 3 latach, i jak wyglądało dalsze, można powiedzieć, jego postępowanie, jego życie, co dalej czyniło z nim, ona właśnie to przepiękne objawienie, o którym Paweł mówi, ale gdy się upodobało Bogu, aby objawić mi swojego syna. Co to wywołało takiego w apostole Pawle? Paweł mówi, że gdy otrzymał on to objawienie, objawienie, kim jest ten, którego przecież on tak srodze ścigał, tak srodze prześladował, bo prześladował jego uczniów, jego lud, jego kościół. To kiedy do niego to tak naprawdę dotarło, dotarło do jego serca, Paweł mówi, ja się już nie radziłem ciała i krwi. Ciało i krew już nie miało tutaj wpływu na moje decyzje, czy iść za nim w pełni, czy nie. A zobaczcie, jakże często dzisiaj człowiek ma powiedzieć, kiedy traci właśnie to, co jest tak piękne, to objawienie, które dał Bóg Ojciec z nieba. Bo kto nam dał objawienie? Czy myśmy je sami sobie z Biblii wyczytali? Nie, ono przyszło też do nas od Ojca przez Ducha Świętego, kiedy słuchaliśmy, gdy nam ktoś zwiastował Ewangelię, albo nawet jej nie zwiastował. I nagle dotarło do nas, kim jest Jezus Chrystus i zrozumieliśmy, że bez Jezusa Chrystusa jesteśmy zgubieni tu na tej planecie. Możemy powiedzieć, myśmy się wtedy nie radzili ciała i krwi, ale poszliśmy za tym, co Duch Święty zaczął do nas mówić. Jeśli mówił do nas, idź i ochrzcij się, to szliśmy i daliśmy się ochrzcić. Jeśli mówił, zrób to, czy zrób tamto, myśmy szli i robiliśmy. Z powodu Jezusa Chrystusa, z powodu tego, kim On jest. Wiedząc, że tylko rzeczywiście w Nim jest życie, że w Nim tylko jest uratowanie. Że tylko On nas może przeprowadzić tutaj poprzez tą grzeszną planetę do Ojca, abyśmy tam doszli czyści, święci i nieskalani. Piękne właśnie jest to, jak to na powie dotarło do apostoła Pawła. Czytamy o tym też i kiedy Paweł też to pokazuje w tym momencie, mówi to o tym w Dziejach Apostolskich, albo jest to opisane w tym 9 rozdziale. Kim jesteś, Panie? My widzimy to, co Paweł właśnie tutaj pisał. Prześcigałem w żarliwości co do zakonu. Wszystkich moich rówieśników prześcigał. Był naprawdę gorliwy. Wziął listy i idzie do Damaszku. Aby jeśli tylko gdziekolwiek znajdzie choćby jednego wierzącego chrześcijanina, doprowadzić go do Jerozolimy, a tam i też doprowadzić do tego, żeby był skazany. Był gorliwy. Ale upodobało się Bogu, żeby i Jemu został objawiony Jezus Chrystus. Ja jestem tym, przeciwko któremu Ty wierzgasz, Paweł usłyszał. Piękne jest właśnie to, że Paweł przestał wierzgać i poddał się temu, którego tak prześladował i nigdy tego nie żałował. Możemy powiedzieć, apostoł Paweł był tym, który utrzymał to objawienie aż do końca. On nie puścił tego objawienia. I on wiedział, zobaczcie, że to objawienie jest potrzebne każdemu człowiekowi. Może nawet przeczytamy to. Apostołowie się dziwili. Świat, Panie, my chodzimy z Tobą, my widzimy Twoje cuda, my widzimy, co Ty mówisz, Twoje słowa. Słowa Twoje, Panie, są żywotem wiecznym. Do kogoż pójdziemy, mówią apostołowie. Piotr tam też właśnie mówi, Ty masz słowa żywota. Pan mówi, no 12 was wybrałem, ale jeden z was i tak jest jeszcze diabłem. I ci uczniowie, kiedy Pan Jezus z nimi dalej idzie i dalej mówi słowa, są w pewnym momencie zadziwieni. Panie, my przecież tyle wiemy. My już mamy takie rozeznanie. Panie Jezu,
Możemy naprawdę biec, Panie, biec po Jerozolimie, okolicach i pouczać tych ludzi nieświadomych, żeby byli teraz świadomi napowiedzieć Ciebie, byli świadomi napowiedzieć tego, jak źle żyją, jak źle postępują, że Ty możesz ich uratować. My możemy ją opowiadać o Tobie. Ewangelia Jana. Znane nam właśnie te słowa. I czytamy tutaj w tym 14 rozdziale. Kiedy Pan nasz mówi do swoich uczniów od 16 werseta, od wersetu: ja będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Panie Jezu, po co? Panie Jezu, po co? Po co ty masz się objawiać? Czy się chcesz nam objawiać, Panie, to ty się mylisz? Panie, tam są ludzie na zewnątrz. Oni przecież nie wiedzą, kim ty jesteś. Taka była właśnie reakcja, zobaczcie, tutaj uczniów. Kiedy to Judasz nie Iskeriota mówi: Panie, po co masz się nam objawiać? Objaw się światu. Zobaczcie, że jakże człowiek nieraz może myśleć: no Panie, już wszystko wiem o Tobie. Ja wszystko zrozumiałem o Tobie. A Pan tu mówi zadziwiające słowa. Zadziwiły ich te słowa. Z pewnością one ich zadziwiły. Skoro taka była reakcja: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić? Objaw się światu, świat potrzebuje. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi tak samo myśli. My nie potrzebujemy objawienia Jezusa Chrystusa. My już po prostu mamy tak wielką wiedzę o Nim. Świat potrzebuje. No jak ten świat żyje, jak ten świat postępuje. A jak postępują ludzie wierzący? Mogą się, wiemy, że kłócić. I to nic takiego. Mogą oczerniać, dla nich to nic takiego. Mogą nastawiać przeciwko, też nic takiego. Oni mają przecież objawienie Jezusa. Jakiego? Jaki to jest Jezus? Jakie to jest objawienie? Pan mówi: to objawienie przyjdzie do was przez to, kiedy wy będziecie trwać w moich przykazaniach, żyć moimi słowami, a ja wtedy wam to objawienie wyłożę w pełni. Wtedy ono będzie w waszych sercach, kiedy ja z Ojcem zamieszkam w was. Zobaczcie, jak Pan Jezus pokazał to objawienie. A jak dzisiaj ludzie myślą sobie o objawieniu. Coś tam usłyszeli i myślą: no ja już mam objawienie, no ja już wiem, kim jest Jezus Chrystus. Mnie już więcej nic nie potrzeba. Tak jak powiedziałem, wielu młodych, którzy się nawróciło. I oni nie będą mogli powiedzieć sobie: no już dużo usłyszeliśmy o Panu Jezusie, no my już dalej nie musimy słuchać. Nie, będziecie musieli dużo słyszeć. Każdy z nas wie, ile z nas musi słyszeć tego. Ile mu tego jeszcze potrzeba. Tak jak moglibyśmy o tym czytać, kiedy Paweł pisał w liście do Filipian, żeby poznać Go i doznać jeszcze mocy Jego życia, mocy Jego zmartwychwstania, żeby tego jeszcze więcej doznać, kim jest Jezus. Nieraz słyszymy, że można byłoby powiedzieć: no Pawle, ty, który zewangelizowałeś, mamy taką część już, można powiedzieć, świata, tyle zborów założyłeś, ty, Pawle, ty jeszcze potrzebujesz, żeby jeszcze bardziej ten Jezus objawił się tobie, w tobie? A Paweł nie wstydził się powiedzieć: oczywiście, że tak. Jeszcze więcej. Ja nie chcę zaprzestać, ja nie chcę się zamknąć na Jego działanie, na Jego pracę, żeby widzieć w całej pełni, jakim On jest. Żeby ta pełnia mogła płynąć przeze mnie ku innym. I chwała Bogu, że ten Paweł nie dał się zamknąć. Że on sobie nie powiedział dosyć.
Ale tu możemy czytać właśnie to zdziwienie. Zdziwienie dlatego, że człowiek może myśleć, ja to mam. Ja to mam. No przecież chodzę na zgromadzenia, no to chyba to mam. No im właśnie wtedy jeszcze tego brakowało. Pan wiedział, że to musi jeszcze nastąpić ten czas, że musi jeszcze stanąć krzyż. Że musi przyjść Duch Święty, który naprawdę im w to wyłoży, kim on jest. I kiedy oni to zrozumieli wtedy, to widzimy całkowicie innych braci apostołów. Nie widzimy już ludzi, którzy, możemy czytać niestety przy wieczerzy jeszcze, byli gotowi kłócić się, który z nich to jest większym. Tam już tego nie widzimy, kiedy Duch Święty na nich wstąpił, kiedy to objawienie ich w pełni napełniło. To byli ludzie, którzy już nie mówili, nie znam go, nie wiem, o czym mówisz, niewiasto. Ale ludzie, którzy gotowi byli na śmierć. Ludzie, którzy poprzez właśnie, zobaczcie, to objawienie, które w nich pięknie trwało, byli rzeczywiście w stanie iść za Panem Jezusem i do więzienia, i na śmierć. To możemy zobaczyć. Bo to zrobiło to, że oni w tym trwali. Że to się w nich dokonywało. Także niech to, zobaczcie, się dokonuje też i w nas. Nie dajmy się zmylić tym, że no jesteśmy ileś lat już chrześcijanami, no to myśmy całe objawienie już posiedli. Nie posiedliśmy. Ono będzie w nas rosło i rosło i rosło, aż do pełni. Choć możemy powiedzieć tak, że dzisiaj ludzie nie są też tym zainteresowani często. Wiemy, na czym dzisiaj ludzie się koncentrują. Nie na objawieniu, kim jesteś. Jak Pan Jezus powiedział, kim dla was jestem? Nie są tym zainteresowani. Zobaczcie, rzeczywiście dzisiaj ludzie są zainteresowani na innym objawieniu. Próbują zgłębić objawienie Jana. Tu prześcigają się w tym, jak to będzie wyglądało, jak te czasy końca będą wyglądały. A nie mają tego najważniejszego objawienia. A szczycą się, że oni już poznali objawienie Jana, a tego nie mają. Co będzie z nimi, kiedy przyjdzie Pan? Czy będą mogli się do Niego porównać, że rzeczywiście są tacy jak On? Czy będą musieli niestety, tak jak Słowo Boże mówi, wołaj do góry i pagórków, bo zobaczą, nie jesteśmy podobni. Bo nie utrzymali objawienia, zajęli się czymś innym. Diabeł chce zająć człowieka wszystkimi innymi rzeczami, ale nie tym. I od tego odciąga ludzi, kim jest Jezus Chrystus. Bo to, kim jest Jezus Chrystus, tylko może człowieka zmieniać. A nie, można powiedzieć, poznanie tego, jak będą wyglądały czasy końca, choć wiemy, że jest to ważne, można powiedzieć, i tutaj nie zaniedbywać, jeśli Pan zechce to pokazywać, odsłaniać. Ale dla nas najważniejsze jest rzeczywiście jest to objawienie Jezusa Chrystusa, żeby, tak jak On powiedział do swoich uczniów, powiedział, objawię samego siebie. On to zrobi. Także niech to będzie właśnie w nas, niech nie będzie to, zobaczcie, malało. Bo to może naprawdę maleć w człowieku. Człowiek może to zaniedbać. Zaniedbać poprzez negatywne swoje myślenie. Negatywne w tym sposobie, że człowiek powie, tak jak już powiedziałem to nieraz, ja już tyle wiem. Ja już tyle poznałem. No ale Paweł mówi, poznanie nadyma, a miłość buduje. Także niech ta miłość objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa rzeczywiście będzie w nas, żeby budowała nas, żeby było widać, że myśmy utrzymali, wiecie, objawienie. Utrzymaliśmy je do końca, że ono nie zostało nam wykradzione przez jakieś inne elementy, z którymi wróg przychodzi, tak jak tutaj to już było powiedziane, przez te inne, różne pokarmy, które no niestety płyną poprzez tą ziemię. A ludzie niestety są i też na nie otwarci. Także niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi, że On zechciał do nas tym docierać. Amen.